Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat jedzenia, ponieważ jedzenie może być w gunie ignorancji, które wydaje przykre zapachy, niezbyt dobre dla nas, dla naszego zdrowia. Jak również jedzenie, które jest święte, które jest aromatyczne, które jest bardzo zdrowe, które posiada dobre wibracje. Ja w moim przypadku chciałbym powiedzieć kilka słów na temat jedzenia, które jest nieświeże, które wydaje nieprzyjemną woń, które za jednym słowem jest śmierdzące, nie jest zbyt dobre dla naszego zdrowia. Miałem taki przypadek, że została ugotowana pewna potrawa na ryżu i soczewicy. Gotowała to pewna kobieta, podając mi to jedzenie w Marbei. I ja chciałbym powiedzieć, że to jedzenie wydało bardzo przykrą woń i nie było, praktycznie nie miało smaku. Także nie mogłem zjeść tego posiłku ze względu na zapachy, które wydzielało to jedzenie. Po prostu dana osoba posiadała złe wibracje, posiadała demony, posiadała negatywne wibracje w swoim ciele i wówczas jedzenie przygotowane przez taką osobę, no niestety drodzy kochani, będzie miało przykry zapach, a co za tym idzie, ta negatywna wibracja, jeżeli zjemy ten posiłek, przejdzie na nas. W drugim przypadku, jeżeli jedzenie jest wegetariańskie, jest ofiarowane z dobrą świadomością, jest zrobione przez osobę duchową, jest zrobione przez osobę o bardzo wysokich wibracjach, bardzo wysokich bowisach, wówczas to jedzenie, drodzy kochani, będzie dla nas zdrowe, będzie nie tylko pod względem minerałów, witamin, ale również energetycznie odżywi nasze ciała energetycznie. Nasze ciała astralne, nasze ciała subtelne odżywi energetycznie takie jedzenie, które jest aromatyczne, które jest pachnące, które jest naprawdę zdrowe i zrobione z dobrą świadomością. Przede wszystkim z dobrą świadomością, bo jeżeli osoba pewna gotuje, czy to jakaś kobieta, która nie ma dobrej świadomości lub w momencie, kiedy ma swój okres, swoje sprawy kobiece, taka kobieta nie powinna gotować, jeżeli ma właśnie te sprawy kobiece dla innych ludzi. Rada, taki system, który pochodzi z Indii, ale to również tutaj się u nas sprawdza w Europie i tak powinno się po prostu stosować te instrukcje. Jeżeli mężczyzna ma dobre wibracje, ma dobrą świadomość i gotuje posiłek, gotuje obiad, wówczas ten obiad będzie smaczny, będzie pożywny i jest pachnący, jest aromatyczny. Dlatego bardzo jest ważne nie spożywać gdziekolwiek, w jakichś miejscach, w jakichś nieznanych restauracjach posiłki, tylko w miarę możliwości po prostu być w takich miejscach, gdzie rzeczywiście wiemy, że osoba, która przygotowuje ten posiłek, naprawdę będzie miała dobre wibracje i ten posiłek będzie pachnący, aromatyczny i również pożywny. To by było na tyle na temat jedzenia. Ja od siebie chciałbym zaproponować aronit, który jest odpromiennikiem bardzo zdrowym, mineralnym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube. Jeszcze raz się żegnam i do widzenia.